Witamy w naszej kuchni. Dzisiaj przygotujemy z Bartkiem mocno aromatyczny sernik. Będzie z cynamonem, świeżo mieloną gałką muszkatołową, mielonymi migdałami i rodzynkami. A najlepsze będzie na zewnątrz, czyli słony karmel i prażone orzechy pekan. Zaczynam od parogu, umieszczam go w misie robota, następnie dodaję masło, jajka, cukier puder, mąkę ziemniaczaną, mielone migdały, cynamon, gałkę muszkatołową i rodzynki. Wszystko mieszam, a na końcu dodaję śmietankę. Zamykamy pokrywę. Ponownie zakładamy pokrywkę i chwilę mieszamy. Teraz dodajemy śmietankę. Przekładamy masę sernikową do foremki. A teraz wstawiamy sernik do rozgrzanego piekarnika do 170 stopni i będziemy piec przez około 40 minut.